Dzień dobry, witajcie, tu Paulita. Dzisiaj znowu rządzimy w mojej kuchni. Pogoda jest jaka jest, pada deszczyk, więc będziemy sobie umilać życie. Dzisiaj zrobimy ciasto. Słuchajcie, mega szybkie ciasto ucierane z truskawkami. Z racji tego, że ja miałam troszkę zamrożonych truskawek i się rozmroziły, ale też można dodać świeże truskawki. No, ale zamiast truskawek mogą być też różne, różniste owoce. No, to nie muszą być truskawki, ale no, akurat mi się rozmroziły przez przypadek, więc ja je wykorzystam. Więc tak, ciasto się nazywa dokładnie ciasto ucierane z owocami, ale ja dodatkowo sobie zrobię kruszonkę, co by nabrać jeszcze więcej masy na lato. Więc zaczniemy od robienia kruszonki. Ja wpisałam tu w Cookido ogólnie kruszonkę, więc mi wyszedł pierwszy jakiś tam przepis na chałkę z kruszonką, więc ja tylko wykorzystam ten przepis na kruszonkę, tak? Więc wsypujemy 30 g mąki pszennej lub krupczatki. I teraz Wam powiem tak, ja wsypuję mąkę zwykłą, ale też to zrobię podwójnie, no bo my bardzo lubimy kruszonkę. Nie wiem, czy jest ktoś, kto nie lubi. Czekajcie, 60. Więc sobie troszkę, mówię, poprawimy nastroje przy tej pogodzie. 20 g cukru, czyli 40 muszę sypnąć. Nie powiedziałam Wam, jakie składniki przygotować, no ale to po kolei, tak? Mąka, cukier i masło. I to będzie wszystko to, co trzeba do kruszonki. 25 razy 2, 50. Od razu sprawdzamy tę matematykę. Waga się rusza, bo ja tu ruszam. Dobra, jeszcze kawałek. Ok, starczy. No i przycisk dalej. I teraz tak, zakładamy pokrywę z miareczką. No i co, 10 sekund się tylko kruszonka robi. Przez obroty 4. Nie trzeba gnieść rękoma. Patrzcie, gotowe. 10 sekund, nasza kruszonka zrobiona. Przełożyć do innego naczynia. Zobaczymy, jak się zrobiła. No, mogła się zrobić taka, ale jest ok, patrzcie, jest kruszonka, jest kruszonka. Przesypię do innego naczynia. Można ją teraz w tym momencie włożyć na chwilę do lodówki, ale ja już jej nie wkładam, posypię, ona się też fajnie zrobi. No, no i dobra, kruszonkę mamy, odstawiamy na bok. I teraz tak, wracamy do tego przepisu, który ja chciałam zrobić. Zobaczcie, jak się nam ładnie zmieniło tło, takie wiosenne, aż za szybko. Widzicie, namieszałam. O, takie cytrynki, fajne kolory, pomarańczki. I wpisuję, bo teraz będziemy właśnie robić ciasto ucierane z owocami. No, szukaj się, jest. Właśnie to jest to ciasto. Więc rozpoczynamy teraz gotowanie ciasta. I on się pyta, czy zamknąć tamten przepis. No bo zrobiliśmy tylko kruszonkę, a dalszej części chałki nie. Więc zamknąć. Zamknąć. I teraz tak, rozgrzewamy piekarnik 180. No już się grzeje. Natłuszczyć i obsypać foremkę. 25 na 25. Ja mam taką foremkę. Tak fajna foremka, powiem Wam, tak fajnie ciasta wyglądają. Udało mi się ją kupić. Teraz już ciężko, ale jest. No i dajemy 200 g masła znowu. Czyli 200 g to będzie co? Cała kostka powinna być. Tak, 200 g. Pokroimy go troszkę na kawałeczki. A, no i teraz znowu. Masło, mąka zwykła, mąka, skrobia ziemniaczana. Jeżeli ktoś nie ma, to może to zastąpić zwykłą mąką. Cukier, cukier waniliowy, proszek do pieczenia, jaja, truskawki i mleko. I to jest wszystko, co my potrzebujemy do tego ciasta. I powiem Wam właśnie, że naprawdę bardzo szybko się je robi i u mnie znika jeszcze ciepłe. To jest takie proste ciasto. Z owocami możecie zrobić, mówię, jakimi chcecie. Nawet wykorzystać takie owoce z kompotu. Sezonowe jakie są, czy teraz rabarbar właśnie też można wykorzystać. Czy mrożone. Ja mówię, ja akurat mam rozmrożone truskaweczki, ale teraz fajne są te truskaweczki, można je
wykorzystywać, chociaż no, cena trochę jest powalająca, ale trzeba korzystać póki są. Dobra, jak widzicie, waga masła nie do końca się zgadza. Damy jeszcze trochę tego. Ok, jest, jest. No i przycisk dalej. Teraz zakładamy znowu miarkę. 4 minuty, obroty 1 na 60 stopni. Czyli to jest podgrzewanie. Chodzi o to, żeby to masło nasze się roztopiło. W międzyczasie można sobie posprzątać. Dobra, słuchajcie, ja tu sobie ogarnę i wracamy za chwilę, bo nie będę was 4 minuty trzymać. Jak słyszycie, nasze masełko już się rozpuściło. Musimy je przelać teraz do innego naczynia. O, pięknie. Ja tu mam miseczkę przygotowaną. No i co dalej robimy? Wszystko robimy według przepisu. 200 g cukru. Muszę się skupić trochę, bo za chwilę będzie znowu za dużo. No, a tyle to mi wybaczcie. No i tak, łyżeczka proszku waniliowego, wanilinowego, słuchajcie, lub możecie zrobić swój, ale to ja zawsze sobie obiecuję, a nigdy nie mam czasu, bo to trzeba laskę wanilii obrać, a nawet ją mam w domu, no ale wiecie jak to jest. Lub opakowanie całe, ile tu mamy, 8, tam było gram, to połowę musimy, mniej więcej. 3 jajka, oczywiście w całości. Ja wiem, że są świeże, bo dostałam od gospodarza. Ale od kur znaczy się. Słuchajcie, przerzucam się chyba trochę na ekologię, bo jaja się załatwiam od kur, takich prawdziwych, z wolnego wybiegu. Co my mamy dalej? Minuta 30. Teraz to się będzie wyrabiać na 4 obroty. No i tak, słuchajcie, mam też mleko prosto od krowy. Już kiedyś wam pokazywałam. Zrobiłam sobie z tego wspaniały ser biały. Naprawdę, smak jest mega. Jest trochę roboty przy tym, ale warto, więc ja teraz to mleko używam. Truskawki już zaczynam mieć swoje. Co prawda mam w doniczce jeden, tylko nie, 4 krzaczki posadzone, ale już 5 truskawek było. Dzisiaj zerwiemy kolejne 5. I to na balkonie są, także nie ma jakiegoś tam wielkiego, o, mucha przyleciała też już na ciasto. Nie ma jakiejś tam wielkiej roboty przy tych truskawkach, podlewam je i to wszystko. No i co, dobra, nasze ciasto już się tu wyrabia, zostało 50 sekund. I po kolei będziemy dodawać mąkę ziemniaczaną, czyli tak zwaną skrobię, mąkę zwykłą. O, mogę sobie już przygotować, bo będzie proszek do pieczenia, na pewno będzie potrzebny. Łyżeczka, cukier już nie. No i powiem wam teraz, truskawek, bardzo fajny jest przepis na makaron z serem, z truskawkami. No w ogóle truskawki ma na szoty zrobić, właśnie zamierzam. Chyba wam się pochwalę z tymi szotami, bo może dorobię je jutro, jako że jest weekend się zbliża. Więc trzeba próbować, słuchajcie, póki są świeże i takie naprawdę pyszne. O, mamy już tu gotowe. Teraz dodajemy mąkę. Pamiętajcie o tarowaniu, bo ja się tam szybko. Mąka 200 gram. O, to będzie troszkę. Jeszcze. O, oczywiście musiałam osypać wszystko wokoło. I co? Skrobia ziemniaczana 50 gram. Ja mówię, możecie to zastąpić zwykłą mąką, bo ja nieraz jak skrobi nie mam, bo często robimy budyń. I skrobia wyszła. Tutaj jest zwykłą mąkę. Łyżeczka proszku do pieczenia. Mleko. No i właśnie mleko prosto od krowy, zimne z lodówki. 80. No dobrze. I koniec. To jest wszystko, co dodajemy. Zakładamy pokrywę. Minuta 30. Pamiętajcie, dobrze jest, jak jest kłos. Ściągamy miarkę, żeby to ciasto się napowietrzyło. Co prawda
To bardziej się stosuje do tych drożdżowych, ale tu w tym czasie musimy właśnie wlać masło. I teraz już będzie koniec, tak właściwie. W międzyczasie, żeby się ciasto wyrabiało pomalutku, bo w sumie jest minuta na wyrabianie ciasta i w tym czasie właśnie trzeba dodać to masło. Tak stopniowo solejcie, no co jakiś czas, tam nie ma, że trzeba odmierzać łyżką, ja tam na oko. Już zostało 50 sekund, tak żeby się zmieścić w tym czasie. Nieraz muszę przyspieszać, chcę dobrze, a tu czas się kończy. Widzicie, tu jest taki zegar, który odlicza nam czas, odmierza, więc trzeba kontrolować, żeby w tym czasie się zdążyć zmieścić z wlaniem masła. 30 sekund, no dobra. Masełko wlane. Zobaczmy, co tam się dzieje, nie wiem, czy będzie widać, może odsłonię. Jakie piękna masa. No i to jest już właściwie wszystko, co musimy zrobić przy tym cieście. Teraz będziemy je wlewać już do tortownicy. Rzucimy na to owoce. No i ja posypię kruszonki. No i proszę bardzo. O, jakiś krok mi zamykł. Ciasto przelać do formy. No i patrzcie, jakie jest cudowne ciasto. No i co więcej trzeba? Wyskrobię wszystko, żeby... Szkoda. Chociaż tutaj mam chętnych na wylizanie kopystki i całego garnuszka, naczynia. Dobra, zostawię trochę, żeby nie było. Zawsze mówili, że nie wolno surowego ciasta, no jakoś zawsze liżemy i żyjemy. I brzuchy nas nie bolą. Dobra, no zostawię trochę. I to też już tu postawię. No i teraz według zapisu... A, przeskoczyłam, no ale dobra. Trochę je rozprowadzę tak, żeby było ładne. Żeby miało właśnie mu kształt serduszka. No dobra, to też zostawię do... lizania, aczkolwiek to miało być do truskawek, ale dobra. No i rzucamy, słuchajcie, jak popadnie. No ile jest, tyle się upiecze. O, żeby nie marnować, to wrzucę wszystko. I teraz tak, co do pieczenia, bardzo często piszecie, że wychodzą za kalce. Ja mam metodę sprawdzania na patyczek. Nieraz przedłużam ten czas pieczenia, bo to też z piekarnikami bywa różnie, tak? Więc ja po prostu sprawdzam patyczek, zwykłą wykałaczkę, długą taką mam od szaszłyku i sprawdzam patyczkiem, czy ciasto jest w środku upieczone. Bo nieraz mówię, nieraz z jednej strony się przypiecze, nieraz z drugiej gorzej, to przekręcić można. No i słuchajcie, no i posypujemy naszą kruszonką. Cudowne jest. Zasypię wszystko, bo okruszonka u nas też się bije. Zresztą u mnie dużo rzeczy jest dobrych, fajnych i jemy. Próbujemy różne przepisy, których nie znamy. Nie zawsze wszystko smakuje, ale też nie zawsze wszystko nagrywam, więc dlatego nie wiecie. No i popatrzcie. Nie będę przechylać, bo się zleje. Jedziemy z tym do piekarnika. 40 minut. No i co? Gdzieś za 40 minut, 50 Wam pokażę, jaki jest efekt. To do zobaczenia.